Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 84. odcinku podcastu Rubu Wordpressa. Ponad rok temu w 24. odcinku podcastu, w którym mówiłem o takich szybkich migracjach Wordpressa, Zapowiadałem, że mam w planach wydanie kursu dotyczącego pracy z WordPressem właśnie za pomocą konsoli i SSH. I po ponad roku ten kurs wreszcie ujrzał światło dzienne. Już dzisiaj jest dostępny w całości na mojej platformie edumacej.pl. Tam ten kurs jest dostępny w postaci takich pięciu modułów, które zawierają po kilka lekcji. W pierwszym module przede wszystkim nauczęcie jak możesz połączyć się z serwerem za pomocą SSH i jak wykonywać takie podstawowe operacje, jak na przykład tworzenie katalogów, tworzenie plików, przenoszenie plików, przenoszenie katalogów, czyli wszystkie takie operacje, które gdzieś tam w pracy z WordPressem wykonujemy każdego dnia. Drugi moduł to rzeczy związane z bazą danych, z importem, eksportem bazy danych. W trzecim module pokażę ci, w jaki sposób możesz przenosić pliki między serwerami i tutaj, zarówno między dwoma serwerami, które mają SSH, ale również pokazuję, jak sobie poradzić, jeśli jeden z tych serwerów dysponuje tylko dostępem po FTP. I w, tej, w tym module, właśnie te kilka lekcji obrazuje te wszystkie mechanizmy przenoszenia plików między serwerami. Czwarty moduł to moduł dotyczący WPCLi, bo myślę, że nie mogło go zabraknąć, jeśli weźmiemy pod uwagę to, jakie możliwości daje to narzędzie. A piąty moduł to tak naprawdę zebranie wiedzy z wszystkich poprzednich modułów i zastosowanie je w skryptach, które automatyzują nam pewne czynności. I znajdziesz tam m.in. skrypt do takiej szybkiej instalacji WordPressa, właśnie za pomocą linii Comment, za pomocą konsoli, ale również takie skrypty, które będą działały już bez Twojej ingerencji, jak choćby skrypty do backupu które wykonują backup Twojego WordPressa, ale taki na poziomie serwera i wysyłają te paczki z backupem gdzieś na zewnątrz, albo na jakiś zewnętrzny serwer FTP, albo po SSH wysyłają gdzieś na jakieś zewnętrzne serwery backupy Twoich plików i Twojej bazy danych, tak aby WordPress mógł być bezpieczny poza infrastrukturą obecnego hostingodawcy. Kurs jest w formie wideo. Tak jak już wspomniałem, jest podzielony na 5 modułów, i w tych modułach jest po kilka lekcji. Łącznie jest to ponad 4,5 godziny materiału, w którym pokazuję te wszystkie rzeczy krok po kroku i omawiam je również krok po kroku, linijka po linijce. Ten kurs jest jednym z takich moich płatnych produktów, znajdujących się na platformie edumaciejkuchnik.pl. Jeśli chcesz dołączyć do tego kursu, to masz taką możliwość pod adresem maciejkuchnik.pl łamane na kurs WPSSH, pisane razem. Ten link znajdziesz również w notatkach do tego podcastu, więc w każdej chwili będziesz mógł dołączyć do mojego kursu. Myślę, że najważniejszą rzeczą, jaką może dać Ci ten kurs, to przede wszystkim zaoszczędzony czas, który jak wiemy jest bezcenny, bo dzięki konsoli, dzięki SSH. Rzeczy, które normalnie zajmowały na przykład pół godziny, będziesz mógł robić w minutę bądź dwie. A teraz po tym lokowaniu produktu wracamy już do tematu dzisiejszego odcinka. A w dzisiejszym odcinku pojawi się taki temat jak Core Web Vitals. Być może spotkałeś się gdzieś z tym stwierdzeniem, ale jeszcze nie do końca wiesz o co chodzi, bo temat w zasadzie można powiedzieć jest dosyć świeży. To znaczy, tak jednocześnie jest świeży, ale i też od jakiegoś tam czasu już się przewija, ponieważ mniej więcej rok temu pojawił się gdzieś tam w internecie, natomiast. Początkowo było to zapowiadane, że od maja 2021 będą te wskaźniki brane pod uwagę przy ustalaniu rankingu w wyszukiwarce w Google. Natomiast z tego, co gdzieś ostatnio czytałem, ma być to stopniowo wprowadzane mniej więcej gdzieś tam od połowy czerwca, czyli no tak czy inaczej lada moment wejdzie to w życie. Ten Core Web Vitals to jest zestaw takich trzech wskaźników, trzech metryk, które mają mniej więcej oceniać naszą stronę, ale nie jest to taka ocena, można powiedzieć, tylko pod kątem na przykład szybkości ładowania, czy tego typu rzeczy, jak, jak choćby narzędzia, z których korzystaliśmy do tej pory do sprawdzania, powiedzmy tam szybkości strony. Tutaj te trzy parametry, czy wskaźniki to jest taki wskaźnik, jak LCP, czyli Largest Contentful Paint, czyli tak naprawdę czas, w jakim jest rysowany, można powiedzieć, największy element naszej strony. Może być to jakiś duży banner, duży element, który jest widoczny po otworzeniu strony. Oczywiście o tych wskaźnikach trochę więcej w dalszej części odcinka powiem. Drugi taki parametr to jest fit, czyli first input delay. I trzeci wskaźnik to jest CLS, czyli Cumulative Layout Shift, i te trzy wskaźniki odpowiadają z jednej strony za szybkość ładowania, z drugiej strony za taką interaktywność strony, czyli to, jak ta strona, jak szybko ta strona, że tak powiem, odpowiada na nasze działania, i za taką wizualną stabilność, czyli taki efekt, że otwiera nam się ta strona i te wszystkie elementy są na swoim miejscu, a nie skaczą nam na ekranie, na pewno kiedy. Spotkałeś się z sytuacją, z sytuacją, gdy na przykład otwierałeś jakąś stronę, zaczynałeś czytać jakiś artykuł, ale nagle gdzieś tam jeszcze wyżej załadowała się reklama i cały akapit z tekstem przesuwał się 100 czy 200 pikseli w dół. Oczywiście na te wszystkie wskaźniki, między innymi, będzie miał wpływ dobry hosting, a taki hosting możesz kupić od naszego partnera: od cyberfolks.pl który specjalnie dla słuchaczy podcastu przygotował 20% kod rabatowy na usługę hostingu WordPress. Ten kod rabatowy to podcast pisany przez C. Znajdziesz go również w notatkach do tego odcinka podcastu. A teraz przejdźmy z powrotem do tematu tych Core Web Vitals i tak naprawdę o co chodzi, jak mamy to interpretować, no i przede wszystkim co możemy zrobić, aby te wyniki były jak najlepsze. Tutaj oczywiście należy zaznaczyć, że te wskaźniki nie dotyczą jedynie WordPressa, ponieważ no to są takie uniwersalne metryki, które dotyczą wszystkich stron w internecie, nie tylko tych zrobionych na WordPressie, chociaż jak wiemy, tych na WordPressie jest całkiem sporo spośród wszystkich stron w internecie. I tutaj głównie te rzeczy, o których będę dzisiaj mówił, dotyczą tej części frontendowej strony, ponieważ. Sam zamysł tego tych korobar, z tych parametrów, które będziemy mierzyć, jest taki, żeby wyjść troszkę z tego takiego podejścia, można powiedzieć, bardzo technicznego i gdzieś tam porównywać tylko te cyfry, chociaż oczywiście te wskaźniki są oparte o jakieś tam wartości liczbowe. Natomiast taki główny cel, jaki stoi za, za tymi wskaźnikami, to jest przede wszystkim to, żeby poprawić. Doświadczenia użytkownika z korzystania z naszej strony. Generalnie tutaj te metryki idą bardziej w stronę tego, żeby mierzyć użyteczność danej strony i to, jak łatwo użytkownik może z niej korzystać, i czy dana strona nie ma jakichś problemów, które by utrudniały korzystanie właśnie z jej funkcji. I tak jak wspominałem, na ten moment w ramach tych Core Web Vitals mamy trzy takie metryki. Mówię na ten moment z tego względu, że bardzo możliwe, że za jakiś czas te parametry, te metryki się zmienią, bo z tego co gdzieś tam znalazłem na stronach Google, no to to było też zaznaczone, że na ten moment to są te rzeczy, ale że to może ulec zmianie. I pierwszą z tych, z tych rzeczy, pierwszą z tych metryk jest wskaźnik LCP, czyli Largest Contentful Paint. I jest to taki wskaźnik, który jest wyrażony oczywiście w sekundach. Jest to czas potrzebny na wyrenderowanie największego elementu treści na naszej stronie w viewporcie, czyli w tej części przeglądarki, której mamy po prostu stronę zaraz po, po załadowaniu się. Zwykle to będzie jakiś tam główny element naszej strony, czy to jakiś banner, czy może zdjęcie artykułu, no oczywiście tutaj, w zależności od tego, jakiego typu to jest strona. I tu, jeśli chodzi o ten parametr, no to powinniśmy dążyć do takiego poziomu, aby od momentu jakby zażądania danej strony, czyli od momentu wpisania tego adresu w przeglądarce, do wyrenderowania właśnie tego e, takiego naj, największego, najważniejszego elementu tej strony, żeby ten czas był niższy jak 2,5 sekundy. I tu wtedy nam się wszelkie lampki zaczną zapalać na zielono. Potem ten przedział między 2,5 a 4 sekundy no to jest taki przedział, który wymaga jednak jakichś tam poprawek. No a wszystko co jest powyżej 4 sekund no to jest już traktowane jako bardzo kiepski wynik. Więc tutaj powinniśmy dążyć do tego parametru poniżej 2,5 sekund. No, i tutaj przede wszystkim takie elementy, które mogą wpływać na, na ten czas renderowania tego e, największego elementu. No to Jeśli to jest na przykład jakiś banner bądź jakieś wideo, no to przede wszystkim czas pobrania tego, e, tego medium, tego obrazka, tego filmu. No, bo jednak tutaj w zależności od tego, na ile będzie to zoptymalizowany obrazek, w jakim on będzie formacie. No bo wiadomo, że ten sam obrazek, ta sama grafika w powiedzmy PNG, taka zupełnie niezoptymalizowana, a w JPG, czy jeszcze lepiej w WebP, będzie miała bardzo, bardzo różne rozmiary i czasem te różnice mogą sięgać nawet kilkuset procent. Tutaj, tak jak wspomniałem, to jest czas mierzony, można powiedzieć, od momentu... Zażądania tej strony, czyli od momentu, gdy nasza przeglądarka próbuje tą stronę pobrać i wyświetlić, do momentu wyrenderowania tego największego elementu. Więc tutaj, naturalnie, na ten wskaźnik wpływ będą miały takie rzeczy, jak na przykład czas odpowiedzi serwera, czyli czas, po jakim serwer zacznie nam odpowiadać, zacznie zwracać nam jakieś, jakieś dane. I tu oczywiście, w zależności od tego, co tam mamy, czy jest to jakiś prosty WordPress z prostym motywem, czy może jakaś strona oparta o page buildery, no to tutaj te, te wartości samego tego czasu odpowiedzi serwera mogą być bardzo różne. I o ile tu jeszcze dosyć łatwo powiedzmy, możemy coś ugrać. Jeśli to jest jakaś tam w miarę statyczna strona, no to możemy się podeprzeć jakimś cachem, jakąś wtyczką kaszującą, która zamiast tam powiedzmy nie wiem, 500, 600, 700 milisekund, czy, czy nawet powyżej sekundy ten czas odpowiedzi serwera, no to skróci nam ten czas powiedzmy poniżej 100 milisekund, więc tutaj już możemy sporo urwać. No ale tak jak mówię, nie przy każdej stronie będzie to takie bardzo proste i trywialne do wdrożenia. Innym powodem, przez który ten wynik może nam wychodzić słaby jest tak zwane blokowanie renderowania tutaj przez albo javascripty, albo przez CSSy i tu szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę jakieś takie motywy do wszystkiego, czy ewentualnie jakieś page buildery, no to ilość tego kodu, który musi przemielić przeglądarka, jest dosyć znaczna, a przez to opóźnia się tak naprawdę wyrenderowanie właśnie tego pierwszego dużego elementu. Oczywiście czas ładowania tych zasobów, czyli tu, tak jak już wspomniałem bezpośrednio, rozmiar jest jednym z takich czynników determinujących te rzeczy. No, i oczywiście całe renderowanie naszej strony po stronie już przeglądarki, bo tu warto zwrócić uwagę, że tutaj dużo też będzie zależało od sprzętu, na jakim dana strona jest wyświetlana i od tego, jak bardzo to źródło jest rozbudowane. No, bo przykładowo, gdybyśmy weźmiemy jakiś tam motyw, taki napisany przez doświadczonego dewelopera, no to choćby to drzewo znaczników będzie. Dużo bardziej czytelne, będzie przede wszystkim pewnie semantyczne, mniej zagmatwane, mniej tych znaczników będzie użyte. No a jeśli już weźmiemy sobie jakiegoś page buildera i zajrzymy, co tam w tym źródle HTML-owym jest, no to najprawdopodobniej zobaczymy tam bardzo dużo różnych dziwnych tagów HTML-owych. No co się sprowadza do tego, że przeglądarka musi to wszystko po prostu przemielić. No a to już bezpośrednio wpływa na czas renderowania naszej strony. No i tu to, co możemy zrobić, żeby powiedzmy pomóc sobie, aby skrócić ten czas, no to tak jak już mówiłem, jeden, z, jeden ze sposobów, no to właśnie skrócenie tego czasu odpowiedzi serwera, ale również możemy się tutaj posłużyć takimi technikami, jak preloading jakichś plików, czyli krótko mówiąc, serwer wyśle te pliki do naszej przeglądarki, jeszcze zanim przeglądarka o nie poprosi, jeszcze przeglądarka się zorientuje, że w ogóle te pliki będą gdzieś tam potrzebne. Oczywiście optymalizacja obrazów, optymalizacja wczytywanego kodu przede wszystkim, czyli wszelkich tam JavaScriptów i innych rzeczy, czy CSS-ów, no będzie miała tutaj dosyć duże znaczenie, chociaż czasem bywa ciężko optymalizować strony, które właśnie są. Zrobione na bazie albo jakiegoś gotowego motywu, albo page builderów, czy są dosyć mocno obłożone wtyczkami, no bo każda wtyczka coś tam od siebie dorzuca. No i gdybyśmy chcieli tak naprawdę to wszystko wyeliminować, czy zoptymalizować do, do jakichś takich super wyników, no to może się okazać, że po prostu łatwiej będzie przepisać tą stronę od nowa na dedykowany motyw i, i wtedy uzyskamy bardzo dobre wyniki. Drugi czynnik, druga metryka, która jest taką składową tych core web Vitals, to jest tak zwany FIT, czyli first input delay. I tutaj to jest czas, bo ten parametr również jest wyrażony w sekundach, w zasadzie w milisekundach, nawet bardziej się operuje na tym parametrze. I to jest czas od momentu, gdy użytkownik Wejdzie w jakąś interakcję z naszą stroną, czyli może to być jakieś kliknięcie jakiegoś przycisku, linku, no jakiegoś po prostu elementu, który ma wywołać jakąś tam akcję na naszej stronie. I to jest czas właśnie od kliknięcia, czy tam tapnięcia na smartfonie do momentu, aż przeglądarka zareaguje na tą akcję, czyli na przykład nie wiem, zacznie przełączać nam pod strony, otworzy jakieś okno logowania, czy, czy jakiś tam, powiedzmy, element związany choćby z wyszukiwarką. I tutaj rekomendacje są takie, żeby ten czas nie przekraczał 100 milisekund, czyli żeby od kliknięcia do podjęcia akcji przez przeglądarkę minęło mniej niż 100 milisekund, ten drugi przedział, taki powiedzmy średni, no to jest między 100 a 300 milisekund. No i wszystko co powyżej 300 milisekund, no to już jest traktowane jako wynik kiepski. 100 milisekund, czyli 1 dziesiąta sekundy i z jednej strony wydaje się, że to bardzo, bardzo mało. Natomiast tak naprawdę ten upływ czasu można fajnie zauważyć, jeśli zacznie się montować jakiś dźwięk czy wideo. Bo tam, jeśli zaczynamy operować na jakichś takich dokładniejszych edycjach, powiedzmy, no to już się okazuje, że 100 milisekund, to jest naprawdę sporo czasu i że jednak robi różnicę i że to słychać, więc to jest, to jest też taka fajna rzecz, którą przy okazji nagrywania podcastów udało mi się wychwycić. No i tutaj w zasadzie na ten parametr również może wpływać część rzeczy, którą wymieniłem. Przy tym pierwszym parametrze, no ale tutaj głównie jakiś kod JavaScript, który będzie się wykonywał, wykonywał na naszej stronie, czy ogólnie złożoność całego drzewa naszego dokumentu HTML, no może mieć dosyć spore znaczenie, szczególnie na jakimś tam powiedzmy nieco słabszym sprzęcie. I trzecia metryka, czyli ten CLS, czyli Cumulative Layout Shift, i wydaje mi się, że. To jest chyba jedna z takich ważniejszych metryk, jeśli weźmiemy pod uwagę taką wygodę użytkowania. Przynajmniej ja, jeśli korzystam z jakichś stron, to jeśli miałbym wymienić jakąś taką bardzo irytującą rzecz, no to na pewno byłyby te wszelkie przesunięcia podczas ładowania się strony. I tutaj podejrzewam, że kiedyś się spotkałeś z taką sytuacją, że otwierać się jakaś strona, powiedzmy, masz już załadowany tekst, zaczynasz go czytać albo chcesz na przykład kliknąć w jakiś link, w jakiś przycisk, ale nagle jak już na przykład Twój palec prawie dotyka ekranu smartfona, bądź kursor jest już niemal nad tym linkiem. To nagle dzieje się coś takiego, że powiedzmy, wskakuje ci jakiś baner reklamowy, właśnie dokładnie pod twój palec bądź pod kursor myszki. No i wtedy zamiast kliknąć to, co chciałeś, no to na przykład przenosisz się na jakąś tam stronę, której dotyczyła ta reklama. No jest to niezwykle irytujące. I czasem mam wrażenie, że jest to gdzieś tam celowy zabieg, że akurat dziwnym trafem te reklamy są tak rozmieszczone i ładują się z takim opóźnieniem, że bardzo często zdarza się przez przypadek w nie kliknąć. I tutaj, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich metryk, ta metryka akurat nie jest wyrażona w czasie, nie jest wyrażona w sekundach, natomiast tutaj dostaniemy wynik w takiej skali od 0 do 1. Gdzie 0, no to jest jak najbardziej pożądany wynik, ponieważ jest to po prostu brak takiego przesunięcia. Natomiast, gdy dostaniemy wynik 1, no to coś jest grubo nie tak, bo to przesunięcie jest bardzo duże. I ten parametr jest wyliczany na bazie dwóch czynników, bo to jest taki parametr, gdzie są brane dwie rzeczy pod uwagę. Z jednej strony jest liczona wielkość tego przesunięcia. Czyli, jeśli weźmiemy dwie strony i na jednej stronie dany element się przesunie powiedzmy, nie wiem, tam o 5% ekranu, 10% ekranu, a na drugiej stronie o 50-60%, no to oczywiście ten drugi będzie miał ten wynik dużo wyższy. A drugi parametr mówi nam o tym, jak dany element, który się przesunął, jaki miał wpływ na jakby cały viewport, tak, na ile on był istotnym elementem, na ile był dużym elementem wyświetlanym na stronie. I właśnie na bazie tych dwóch parametrów, czyli jakby tego wpływu na, na wyświetlanie całej strony, plus tego, tych odległości, o które się zmienia położenie, no na bazie tych dwóch parametrów jest po prostu wyliczany. Ten wynik wyliczana jest ta metryka. I tutaj za dobry wynik uznajemy wynik z przedziału od 0 do 0,1. Oczywiście, czym niżej, czym bliżej zera, tym lepiej. Taki wynik średni to od 0,1 do 0,25. No to jest taki wynik powiedzmy, wymagający usprawnień pewnych na naszej stronie. Natomiast wszystko, co jest powyżej 0,25, no jest uważane za zły wynik i tym bardziej należy się tym zająć. Tu jeszcze należy zwrócić taką uwagę na to, że ta metryka dotyczy takich rzeczy, które dzieją się gdzieś tam podczas ładowania strony, których użytkownik się nie spodziewa. Bo oczywiście mamy takie elementy na stronie, które będą wpływały właśnie na takie przesunięcie tego layoutu. No, bo jeśli choćby mamy na przykład taką sekcję, nie wiem, pytania i odpowiedzi, jakieś czy coś takiego, gdzie mamy na przykład. Wyświetlone pytania, a po kliknięciu możemy sobie rozwinąć odpowiedź na dane pytanie. No to wtedy, oczywiście, w zależności od tego, jak długa jest ta odpowiedź, no to strona będzie nam się przesuwała i cała treść strony pod tym kontenerem z pytaniami i odpowiedziami będzie nam pływała po ekranie. Natomiast to jest takie zachowanie, którego użytkownik się spodziewa. Podobnie można podać taki przykład, choćby filtrowania w jakimś sklepie internetowym. No to jeśli mamy jakieś tam filtry w wyszukiwarce, które są na przykład ukryte na wersji mobilnej, no to po kliknięciu jakiegoś tam batona pewnie nam wyjedzie jakiś formularz z tymi filtrami, no ale to jest jak najbardziej zachowanie, którego użytkownik się spodziewa. Tutaj chodzi o to, żeby jakby wyeliminować takie zachowania, których użytkownik się nie spodziewa, które mogą wprowadzać go w jakieś takie zakłopotanie czy wręcz prowadzić do jakichś takich działań których on by nie chciał tak jak choćby podawałem tutaj ten przykład z tym że zamiast kliknąć w jakiś tam element to klikałem w jakiś banner reklamowy i mam wrażenie że to gdzieś tam było zrobione celowo bo akurat układ elementów był taki że na telefonie to było bardzo, bardzo częste, że można było klikać w jakiś tam baner, który się doładowywał w momencie, już jak strona, można powiedzieć, była wyrenderowana i jak się chciało przejść gdzieś tam dalej. I tutaj z takich dobrych praktyk, które możemy zastosować, no to przede wszystkim kwestie związane z tym, aby odpowiednio stylować jakieś takie elementy typu wideo czy obrazki, tak aby przeglądarka mogła jakby przewidzieć odpowiednią ilość miejsca, w które zostanie załadowany dany obrazek, dany element i tak samo unikajmy takich rzeczy, że na przykład jakiś kod javascript wrzuca nam jakiś content jeszcze powiedzmy już po wyrenderowaniu jakiejś tam pierwszej części strony jakiś kod javascript się odpala na przykład na evencie document ready i wrzuca nam tam jeszcze jakąś dodatkową treść do powiedzmy jakiejś górnej części strony, co powoduje, że cała reszta przesuwa się właśnie w dół o wartość tego kontentu, który został gdzieś tam doklejony. No i tutaj też powinniśmy zwrócić uwagę na animacje, jakie używamy, bo to również mogą być powody do właśnie takich zachowań jak takie przesuwanie tego layoutu. Tutaj tak pokrótce przybliżyłem Wam... Te trzy metryki, i mniej więcej to, co na nie wpływa, odsyłam Was po więcej wiedzy na taką stronę jak web.dev. Oczywiście wrzucę ją w linkach do tego odcinka. Jest to taka, można powiedzieć, oficjalna strona związana z tym Core Web Vitals, gdzie wszystkie elementy, które omówiłem, zostały tam opisane. Został opisany tam sposób mierzenia i ogólnie wpływ na, na cały ten wynik. Także tam możecie się zapoznać z takimi szczegółowymi informacjami. Są również jakieś takie, właśnie rady, jak sobie radzić z tymi problematycznymi elementami, aby te wyniki poprawić i aby zapalić te lampki na zielono. Tutaj, pewnie też zastanawiacie się, jak sprawdzić waszą stronę, jakie ona ma parametry, właśnie jeśli chodzi o, o te elementy, które wymieniłem. No jednym z takich dosyć prostych i szybkich sposobów jest po prostu wrzucenie. Strony w takie narzędzie jak PageSpeed Insights, i tam te parametry są wyświetlone w takim właśnie rozbiciu. Między innymi na ten Largest Contentful Paint, CLS i tak dalej. Jest to po prostu wylistowane i macie też od razu informację, na jakim poziomie jest ten wasz wynik. I oczywiście tam też macie jakieś sugestie, co ewentualnie można na tej waszej stronie poprawić. Tak, aby te wyniki były wyższe. Oczywiście możemy również skorzystać z narzędzi deweloperskich w naszej przeglądarce. I dla przykładu, jeśli używacie Chroma, to po otwarciu devtoolsów w zakładce Performance macie możliwość zbadania tych wskaźników Web Vitals. I tutaj będzie to wykonane już, można powiedzieć, na waszym urządzeniu, co też jest. O tyle obiektywne, że wykonujemy to na jakimś tam, powiedzmy, urządzeniu, na którym te strony będą gdzieś przeglądane, no bo PageSpeed Insight ma to do siebie, że to jest taki, powiedzmy, test laboratoryjny, który niekoniecznie oddaje to, co się dzieje z naszą stroną podczas tego, jak użytkownik ją odwiedza. No bo jednak to są, to są takie trochę dwie różne rzeczy, taki test. Laboratoryjny, który oczywiście może nam wiele podpowiedzieć, no ale jednak nie będzie to taki w 100% miarodajny test. No a tu należy też zwrócić uwagę, że te parametry one można powiedzieć, będą zbierane gdzieś tam. Z, z internetu od użytkowników, z, z przeglądarek użytkowników. Sprawdzanie tych parametrów w tych narzędziach deweloperskich ma też tę zaletę, że jest tam dużo więcej informacji i możemy dosyć dokładnie prześledzić sobie cały proces ładowania i renderowania naszej strony, przez co możemy sobie wychwycić sporo takich wąskich gardeł i elementów, które należałoby w jakiś tam sposób zoptymalizować. I trzecim takim miejscem, do którego można by było i warto zajrzeć, jest Google Search Console. Pojawiły się tam takie zakładki jak podstawowe wskaźniki internetowe. No i mamy tutaj też trochę informacji na ten temat, jak to wszystko funkcjonuje na naszej stronie. I w zależności też od tego, jak bardzo popularna jest nasza strona, jaki mamy ruch, no tutaj możemy mieć taką sytuację, że jeszcze nie będziecie mieli tych danych, albo że no, po prostu trzeba będzie poczekać trochę, aby te dane gdzieś tam zostały zebrane. I tak zbliżając się już do końca tego odcinka, myślę, że jeszcze warto zwrócić uwagę na taki aspekt, jak te granice optymalizacji. No bo wiadomo, każdy chciałby, żeby te strony miały jak najlepsze parametry i jak najlepsze wyniki, natomiast no, może się zdarzyć sytuacja tego typu, że przekroczenie, przeskoczenie powiedzmy pewnych wyników, pewnych jakichś tam problemów, które są na naszej stronie no, wiązałoby się z jakimś tam sporym nakładem czasu, a co za tym pewnie idzie sporym nakładem pieniędzy. Więc no, myślę, że należałoby też tak dosyć rozsądnie podejść do tego tematu no i zoptymalizować to znajdując jakiś taki powiedzmy złoty środek między poniesionymi kosztami, czy to będą koszty czasowe, czy, czy finansowe, no a w stosunku do tych efektów, które uzyskamy, bo czasem może się okazać, że Walka gdzieś tam o, o jakieś powiedzmy no, ułamki sekund nie do końca będzie miała sens, e, dla powiedzmy, aby walczyć dla, dla samych cyferek, no bo też powinniśmy gdzieś tam patrzeć na to, jak te wyniki wpływają na cele, jakie nasze strony mają realizować. No, ale myślę, że to Wy najlepiej wiecie, jakie cele mają spełniać Wasze strony, no i jak te problemy mogą się przełożyć na Wasz biznes. W tym odcinku to wszystko. Przypomnę jeszcze, że masz możliwość dołączenia do kursu dotyczącego pracy z WordPressem za pomocą konsoli, SSH i WPCLi. Kurs znajdziesz pod adresem maciejkuchnik.pl łamany na kurs WPSSH. W tym odcinku to wszystko. Dzięki wielkie za wysłuchanie i słyszymy się w kolejnym tygodniu. Cześć!